Witam wszystkich serdecznie. Przyszedłem tutaj do Gołąbków, bo dziś będę tutaj dla kolegów wysyłał parę młodziaków w Rudzielce. No, tam szary rudy siedzi na ziemi. Muszę go wyłapać. Także będzie wysyłany szary rudy. Będzie wysyłany jego brat. Także kilka młodych, co sobie tu koledzy zamówili, będą złapane i wysłane. Także ja je łapię, no i kolegom pokażę. Myślę, że młodziaki fajnie się wychowały i z fajnego materiału, więc mam nadzieję, że przyniosą kolegom dużo radości. Także tu mam parkę dla jednego kolegi, tu jest samczyk. One już zaczęły się pierzyć, jedną lotkę wyrzucił. O. W ten sposób wyglądają. Młotki już są zaszczepione. Tu jest samczyk. O, także pokażę, tu jest rudy. Dzisiaj tego rudzielca wysyłam. Tak wygląda, taki szali rudy. Ściepał już lotkę, 3, 6. Tak, jedną lotkę już wyrzucił. To taki gołąbek pójdzie wzmocnić kolegę. Piękne oko tu będzie. Fantastyczne oko wręcz. Nie wiem, czy to widać, ale już się wyrabia. Przepiękne będzie oko. No, młodzik jest z imbredu. Oko się dopiero wyklaruje, ale widać, jakie brązowe. Także jest wysyłany on i drugi z gniazda, jego brat. O, tu kolejny z imbredzików, który jest wysyłany. Imbred na Van Luna. Przepiękny młody. Łudzisz się? Samczyk. Młody, a w ręce takie plecka ma fajne. Teraz akurat się wywija, ale pięknie zbudowany, fajny gołąb będzie, piękny. No i tu pokażę samiczkę do tego pstrego Van Luna, też piękne oko będzie z linii mojego szaleńca. O, piękna. To też późny gołąbek. A będzie tu piękne oko. O. Widać, fantastyczne. Taka zgrabna samiczka. No i tu do kolegi pójdzie jeszcze rudy. W sumie dwa rudy. Jeden rudy, brat tego szali. Ten jest mniej szali, a też taki brudny. Także ten idzie do drugiego kolegi. O. No i tutaj przepiękna ruda. Też piękne oko. Tu trzy sztuki dla kolejnego hodowcy. Niebieski. Też z rodziny mojego szaleńca. O, i tu mamy samiczkę do tego samczyka. Dwie lotki zrzuciła. Pięknie wygląda. No i kolega tu sobie jeszcze domówił jedną samiczkę na zamówienie. Też tu fantastyczne oko u tej samiczki. Piękne oczko. Tak to dziś wygląda. Tu jest ojciec tych szali. Podały się na niego. On ma takie płowy i mręgi szare. To jest tatuś. No a tu przy okazji jeszcze pokażę kilka młodych. Te akurat, które pokazałem, to są zapakowane i będą wysłane do kolegów. A teraz pokażę, co jeszcze zostało. Zostały wnuczki szaleńca. O,
w ten sposób. Jedna wnuczka. Piękne oko też ma. Śliczne oko tu będzie, to jest dopiero młody, to się dopiero oko wyrobi. Została ruda. Też zresztą kolega chciał widzieć, bo tam się decyduje ją wziąć. Ruda, siostra najlepszego lotnika oddziału. O, też połowa ruda. Jest taki późniejszy samczyk po samiczce, co ma 10 konkursów w tym sezonie. Jest jeszcze drugi z gniazda od tego, ale też i fantastyczna budowa wyszła. O, przepiękny młodziaczek. A tu siostrzyczka Oleng starsza. Oko już się wybarwia. Też po tej, co ma 10 konkursów i 8,9 w kategorii B. Pokażę tutaj oko u młodzika. Młody, a... Fantastyczne oczko. Pięknie wybarwione. No i tu kolejna ruda szali. Zimbredowana. Przepiękna, a to super materiał do rozpłodu. Oko fantastyczne. Oko tu jest fantastyczne. Brązowe. I coś pięknego. Przewspaniałe oczko. W ten sposób wygląda ruda.